Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Dzisiaj spróbujemy piwa z browaru Brodacz, który bardzo długo nie gościł u mnie na kanale. W ogóle browar Brodacz miał pewne problemy. Jego wizerunek w środowisku konsumentów craftu był nieco nadszarpnięty, rzec by można. No ale ponoć sporo się tam zmieniło. W związku z czym dzisiaj próbujemy jednego z ciekawszych w sumie piw z browaru Brodacz, jakie są w tym momencie dostępne. Ciekawszych przede wszystkim z uwagi na jeden ze składników, który znalazł się właśnie w tym piwie. Piwem, o którym mowa, jest Peter. Peter, czyli Tonka Milkshake IPA. I właśnie ta Tonka tutaj jest szczególnie interesująca, dlatego że jest to taki specyficzny gatunek fasoli. Pojawia się też określenie bubtonka, która właśnie to fasola daje bardzo charakterystyczne nuty aromatyczne. Nawet w tej definicji na Wikipedii jest wyraźnie napisane, że właśnie tonka jest wykorzystywana jako dodatek aromatyczny do piwa, czyli generalnie chyba można już w tym momencie powiedzieć, że ona wyrobiła sobie dość mocną pozycję w świecie piwowarstwa. I tak właśnie się wydaje, że jest w tym przypadku również. Jeśli chodzi o Petera, tutaj jeżeli widzieliście, właśnie jeżeli zwróciliście uwagę na etykietę, no to mamy dość wyraźne nawiązanie do postaci Petera Parkera i do Spidermana. Jako miłośnik komiksów z lat 90., o czym wspominałem ostatnio też na live'ie, no to wiecie, że generalnie robi to na mnie pozytywne wrażenie. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 15%, alkohol 6,5%. Goryczka tutaj została oszacowana na 45, więc rozumiem, że możemy to potraktować, że to jest 45 IBU. Składniki: woda, zasyp, słody jęczmienne, słód pale ale, płatki owsiane, słód honich. Dodatki: laktoza i bób tonka, chmiele Eldorado i Columbus, drożdże S33. Piwo jasne, niefiltrowane, niepasteryzowane. Tutaj nas informują, aby pić bez osadu z dna. Najlepiej spożyć przed końcem marca 2018 roku, więc no, trafiła mi się butelka, która już w zasadzie dobiega do terminu przydatności. Zobaczymy, czy to się w jakiś negatywny sposób nie odbiło właśnie na tym, co tutaj się w tej butelce znajduje. Nie było chyba w sklepie jakoś strasznie ciepło, więc mam nadzieję, że nie będzie źle. Jeśli chodzi o cenę, piwo kosztowało 10 zł i 99 groszy. Mamy biały goły kapsel, także tutaj bez żadnych ceremonii po prostu otworzymy piwo. Troszeczkę gazuje, ale nie jakoś, nie, myślę, że dramatu tutaj żadnego nie ma pod tym względem. Co w aromacie z butelki? Powiem Wam, że niespecjalnie czuję, żeby się tutaj jakiś bardzo charakterystyczny aromat, podobny do tego, czym być powinna tonka, z tego co czytałem, narzucał. Raczej bym powiedział, że czuję słodowość dość wyraźną. Trochę takich akcentów delikatnie owocowych, jakby estrowych. Z takich jakichś nut charakterystycznych, to chyba najbardziej jakieś delikatnie cytrusowe akcenty tutaj się pojawiają, aczkolwiek też nie jakoś bardzo intensywne. Zobaczmy, co będzie po przelaniu do szkła. Może w tym momencie piwo otworzy się bardziej, pokaże się z jakiejś innej strony, jeżeli chodzi o aromat. Co do barwy. To jest taka przybrudzona żółć idąca w kierunku barwy pomarańczowej. Można powiedzieć, że jest to barwa pomarańczowa, lekko przybrudzona.
Oczywiście zmętnienie bardzo konkretne, tak jak powinno być w milkshake'u, bo jednak mamy tutaj z nim do czynienia. Więc tego zmętnienia mamy sporo. Widać, że unosi się taki drobniutki osadzik w tym piwie. Piana. Piana jest prawie śnieżno-biała. Może to jest taka delikatnie przybrudzona biel. Sama piana jest zbudowana głównie ze średnich oczek. Mamy nieco drobnych. Jakaś tutaj bardzo imponująca warstewka się nie zbudowała, ale to, co mamy, nie wygląda źle. Co w aromacie ze szkła? Tonka powinna mieć taki aromat słodki, co tam się pojawiało w tych opisach, że wanilia, że gorzkie migdały, że jakieś takie akcenty właśnie miodowe, słodkie. Ja tutaj się za bardzo ich nie mogę doszukać, natomiast mogę się doszukać nuty, która mi się najbardziej kojarzy z warzywami. I wydaje mi się, że w tym piwie jest po prostu DMS. I nawet taka nuta cebulowa, która może wynikać na przykład z tego, że coś tam się z chmielem zadziało nie tak. Natomiast tych obiecywanych akcentów tonki ja tutaj za bardzo nie wyczuwam. Teraz wydaje mi się, że gdzieś tam na dalszym planie troszeczkę taka lekko marcepanowa nuta się pojawia. Marcepan już by pasował, no bo aromat gorzkich migdałów to by pasowało. Natomiast to jest takie wszystko generalnie bardzo delikatne. Spodziewałem się jednak tutaj, że ta tonka jakoś bardziej będzie wyrazista, tym bardziej, że można dużo przeczytać na temat jej no, intensywnych właściwości aromatycznych. No powiedzmy, że jest ta nuta gorzkich migdałów, tego marcepanu. Ona się też ujawnia po chwili. To nie jest tak, że od razu wąchamy i zaraz jest wow, tu marcepan. Jest ponadto trochę takiej słodkiej słodowości w tym aromacie. Może to też trochę ta tonka, ciężko mi powiedzieć. Próbujemy jak w smaku. Peter, browar brodacz, wasze zdrowie. No, muszę powiedzieć, że w smaku jest już całkiem ciekawie. Dlatego, że o ile w warstwie aromatu ta tonka jakoś dużo nie wnosiła, a wręcz można było odnieść takie wrażenie, że gdzieś tam się pojawia nuta DMS-u. Chyba, że to było złudzenie. Już w tym momencie trudno mi w tym temacie wyrokować. Natomiast w smaku czuć bardzo wyraźny taki migdałowo-marcepanowy posmak. On dodatkowo jeszcze idzie w parze ze słodyczą laktozy, która tutaj jest wyraźnie zaznaczona. No, teraz to czuję. Teraz to czuję, że tutaj rzeczywiście coś się zadziało z tą tonką. Jest taka nuta marcepanowa, trochę może faktycznie waniliowa. Nie ma natomiast w zasadzie w tym piwie żadnych takich wyrazistych nut owocowych. Gdzieś tam się w aromacie może przez moment wydaje, że jakiś tam delikatny cytrus się pojawia, ale przede wszystkim tutaj mamy taki profil tego piwa, że on jest wolny od akcentów takich typowo owocowych. Pojawia się rzeczywiście nuta taka marcepanowo-waniliowa. Retronosowa ona jest jeszcze bardziej wyraźna, więc może w tym przypadku tonka bardziej właśnie funkcjonuje w ustach, już bardziej funkcjonuje w warstwie smaku, aniżeli w warstwie tego aromatu stricte. No choć teraz muszę powiedzieć, że po chwili ten marcepan jednak dociera. Dość gładkie piwo.
nagazowanie jest relatywnie niskie. Mi się wydawało, że to piwo może być nieco przegazowane, że może tutaj się jakiś problem z nagazowaniem pojawić, ale myślę, że jednak nie. Może ono się trochę też odgazowało przy nalewaniu, nie mówię, że nie. W każdym razie jest gładkie, z bardzo wyraźną nutą marcepanową. Teraz już mogę powiedzieć, że ona jest rzeczywiście wyraźna, ale to dopiero w ustach się objawia tak naprawdę, bo w aromacie to tak jest, wiecie, tak pół na pół. I w zasadzie, no, mam pewien problem, dlatego że niby ta tonka coś tam wniosła, tak? Jest ta nuta marcepanowa, powiedzmy, czy tam gorzkich migdałów, jak zwał, tak zwał. Jest nieco tej słodyczy od laktozy, jest gładkość, ale no, do mnie chyba do końca po prostu nie przemawia ta nuta. Może w trochę innym piwie, inaczej skomponowanym, jakoś by to funkcjonowało lepiej. Mi tutaj trochę brakuje rzeźkości, dlatego że jest w tej nucie marcepanu coś takiego ciężkawego. Do tego mamy dość dużą dawkę słodyczy, która generalnie jest przyjemna, ale to wszystko powoduje, że to piwo trochę robi wrażenie takiego ciężkiego i po chwili chyba w sumie jednowymiarowego, bo jednak tutaj jest przede wszystkim ta wyraźna nuta marcepanu, dość wyraźna słodycz. Jest niby jakaś tam goryczka, która to delikatnie kontruje, ale ona naprawdę to kontruje bardzo delikatnie. Ogólnie piwo jest gładkie, jest dość słodkie, więc myślę, że jest to taki milkshake IPA też bardzo przystępny. No generalnie milkshake'i są dość przystępne. Ten, patrząc pod kątem słodyczy, chyba jest przystępny w dwójnasób. Drobne nagazowanie, fajna gładkość, to na pewno na plus, aczkolwiek myślę, że to jest piwo, które no, może bardzo przypaść do gustu takim no, entuzjastom właśnie tej tonki. Ja chyba nie będę jednak entuzjastą. Może w ciemnym piwie by to jakoś lepiej zafunkcjonowało. Tak sobie myślę, że właśnie w jakimś staucie, może też w imperialnym staucie, jakby się pojawiły te nuty właśnie marcepanu, to by było takie fajne uzupełnienie. Mielibyśmy jakieś tło kawowo-czekoladowe do tego. Natomiast tutaj w takim dość neutralnym piwie, bo ono wyszło bardzo neutralne samo w sobie, i tak naprawdę jedynym tutaj punktem zaczepienia, czymś charakterystycznym, jest ta tonka. Gdyby tę tonkę zabrać, to tutaj to tło w zasadzie byłoby takie słodowo nijakie, z takim delikatnie mlecznym, laktozowym akcentem. No i jednak mi się wydaje, że gdzieś tam obok tej nuty tonkowej w aromacie też się pojawia jakaś taka delikatnie warzywna nutka. No, myślę, że jakiś DMS tutaj jednak jest. Chyba że ta tonka to robi. Nie jestem w stanie tutaj tego rozsądzić w tym momencie. Ja mam mocno mieszane uczucia. Może w ciemnym piwie tonka by zafunkcjonowała lepiej. Tutaj do końca mnie ona nie przekonuje. Ja oczywiście to piwo wypiję, bo to nie jest tak, że ono jest jakoś, nie wiem, nieprzyjemne i że tutaj się nie da pić. Absolutnie nie. Natomiast dla mnie jest troszeczkę takie ciężkie przez ten marcepan. No nie do końca chyba to po prostu trafia w moje gusta. Jeżeli piliście, jeżeli macie swoje zdanie, podzielcie się w komentarzach. Peter z Browaru Brodacz, czyli Tonka Milkshake IPA. Dajcie znać, co myślicie na temat tego piwa. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie. Cześć!